Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Long Dark. Zaczęliśmy grę od nowa, bo w poprzednim wilki nas wpierdoliły, więc zaczęliśmy grać od nowa. Wybrałem taki sam poziom trudności, tą samą mapę. Jedyne co zmieniłem, to zmieniłem postać na kobietę. Może kobiecie uda się przetrwać dłużej. W ogóle tak sobie patrzę, zaczynamy chyba w innym miejscu. Tak, na pewno w innym miejscu zaczynamy. Mam nadzieję, że tu nie będzie od razu wilków, które mnie dopadły. Tu jest jakaś jaskinia, chociaż nie wiem, czy w innym miejscu. Wtedy, pamiętam, było ciemno w ogóle. Jak w dupie. Więc nie mogłem nawet, że tak powiem, zobaczyć, co tam było. Co tam, gdzie ja tak naprawdę byłem, bo pamiętam, że poszedłem po prostu w pizdu trochę na oślep. A, tu coś rośnie. Ciekawe, czy to można jeść. O, chyba tak. Możliwe, że to będę mógł jeść. No, jakieś owoce. To wygląda, jakby było jadalne. To bardzo się cieszę z tego powodu. Tam są jeszcze następne. No, patrzcie, jest łom. Kurwa, ty, co ja tu znalazłem? Pocisk. Clint Kit. Do pistoletu, do czyszczenia pistoletu. Ej, no kurde, zaczyna się odcinek zajebiście. Nazwałbym to normalnie drugim sezonem. Mam tu pełno rzeczy do czyszczenia pistoletu, plus, że tak powiem, plus, że tak powiem, amunicję. O, chyba jest nam zimno. Złamana strzała. Tego nie mogę zabrać, a tego nie mogę zabrać? Tu też coś leży, ej. Dobra, jak my się w ogóle czujemy? Jest nam trochę zimno. Zdecydowanie jest nam trochę zimno. Lutujemy korps, to znaczy jemy to, co nam natura dała. Jestem ciekawy, ile to podnosi kalorie, jeśli w ogóle podnosi kalorie. Tak, tylko sobie szybciutko zerknę. Nie tu, nie tu, nie tu. Nie tu. Czy to w ogóle podnosi nam kalorie? Dlatego to nie jestem pewien. Może da się to jakoś z wodą zmieszać, żeby była herbata. To bardziej chyba. Kurwa, zimno. Dobra, tu się nie będę przyglądał na razie, co my tu mamy. Mamy generalnie to. Czy ja mogę to... Nie, nie mogę tego. Chciałbym to po prostu użyć, że tak powiem, mieć w ręce. Tak na wszelki wypadek, jakby ktoś mnie zaczął atakować. Przez zupełny przypadek. Patyki pozbieram, bo przecież nic nie mam. O kurwa, muszę złamać. 3 godziny do końca dnia. No tak, powiem wam tak. Trzeba to dopilnować tego zmęczenia, czy tej temperatury. Palce jest zmarzły. Nie dziwię się, dziewczynko. Generalnie tak, tam chyba nie mamy po co iść, bo tu widzę jakiś taki wąwóz. Więc tutaj nie sądzę, żeby było coś ciekawego. Raczej bym po prostu stąd spierdolił, ewentualnie jeszcze złamiąc patyki po drodze. Mam już znaczek tego, że jest bardzo zimno i to mnie właśnie martwi, dlatego stąd spierdalam. Tu jest jaskinia, w której byliśmy. Jako nic. Dobra, jak ona jak biegnie, to powinna się przecież rozgrzać, no to chyba jest logiczne, nie? Muszę wejść do pierwszej lepszej chaty, którą znajdę. Co prawda nie wiem, czy tu jakąś znajdę. Nie mam zielonego pojęcia. Tu mam tylko patyki, to na razie tego nie będę zbierał. Nie, no muszę tu iść. Muszę tu iść. Tu na pewno coś będę miał. Jest tam jakaś chatka, co prawda daleko, ale jest. Nie bój się, dziewczynko. Będzie dobrze. Rzeka.
Tam coś łazi, już widzę po rzece zamarzniętej. Mam nadzieję, że to nie jest wilk. Chociaż chyba przez dwa pierwsze dni nie było tak dużo wilków. Ej, dobra, ale ja wiem, gdzie jestem. Patrzcie. Tu wlazłem. Tu wlazłem, a my dom, tą główną bazę mieliśmy tam. O, tam mamy główną bazę. Bo my z tej głównej bazy szliśmy tutaj i te wszystkie domki tam w okolicy żeśmy... O. Tam te wszystkie żeśmy przecież lutowali, nazwijmy to. Czyli tu wszędzie łaziliśmy. Dobra, to już w miarę mniej więcej wiem, gdzie my się tutaj znajdujemy w tej grze i co możemy znaleźć w tej grze. No tu nie powinno mi wiać chyba, co? Kurde. Okej, pusto. Co to jest? Candy bar, dobra. Przecież na pewno się przyda. Plot. Dobra, czy możemy tu coś rozpalić? Czekajcie, zobaczę. No tak, tylko tak naprawdę na tą chwilę tylko mi brakuje ciepła. Więc ja bym jak najbardziej chciał to wszystko tutaj rozpalić. Czekajcie, 70. Chyba trochę mało. Dobra, wiecie co, rozpalimy to z tym. Nie mogę ryzykować, że mi się nie uda. Dobra. Patyków troszkę powrzucamy. W sumie możemy tych patyków rzucić więcej, albo nawet tą breszkę. Temperatura się że tak powiem, podnosi cały czas. Ale trochę wolno się podnosi, jeśli tak mogę teraz stwierdzić. Tu jeszcze nam wieje, kurde, ej. Dobra, to tu weźmiemy sobie jeszcze to, o, to, jako rozpałkę. I to możemy tutaj chyba jeszcze jakoś... Dobra, nic tutaj nie ma. Dog food, bardzo lubiłem, pamiętam z poprzedniego odcinka, bardzo mi się smakuje, znaczy z poprzedniego, nazwijmy to, sezonu. Bardzo mi smakowało to jedzenie. Kuźwa. 13 stopni. Widzicie, tu się bardzo, bardzo powoli to podnosi. Ach, kuźwa. Bardzo powoli mi się tu podnosi. O, dupa, dobra. Wiecie co, zrobię coś głupiego, ale muszę stąd wyjść. Dlatego, bo... Tu się i tak nie ogrzeje za bardzo. A muszę iść do domu, bo jak... Nie mogę się ogrzać w takim miejscu jak to jednak. Nie próbowałem tego wcześniej, ale jak się okazuje... Nie za bardzo tutaj da się utrzymać temperaturę, bo nie ma drzwi i piździ. Więc generalnie muszę zmierzać do naszej bazy. Do naszej bazy. To właśnie czynię. W bazie połamiemy wszystkie krzesła, wiecie o co chodzi. I tam będzie na pewno dużo drewna, żeby rozpalić ognisko. Przy okazji mogę sobie coś zjeść. Stopić śnieg, wiecie o co chodzi. Tego troszkę tam... Będę mógł tutaj w tym domku coś zrobić na pewno. Więc chciałbym to zrobić już. Dobra, jest jeszcze jasno, więc to całe szczęście. Pieca nie odpalam na razie, ale... Muszę się tutaj, że tak powiem... Muszę tutaj się troszkę, kurde, poprzyglądać generalnie, bo nawet nie wiem co gdzie jest. Pusto. No. A, batonik, bardzo lubię. Założenie mam takie w tym odcinku, żeby przeżyć. I żeby przeżyć dłużej niż przeżyłem poprzednim razem. Czekajcie, tu coś nie było, bo mi się coś tak wydaje. Dobra, nie będę się tu kurde teraz pieprzył z takimi głupotami. Żeby przeżyć dłużej niż przeżyłem poprzednim razem. To jest moje główne zadanie.
czyli 3 dni co najmniej muszę przeżyć. Wszystko tu sobie wezmę, na pewno mi się przyda. Tu jest haczyk. Sorki. Haczyk. Haczyk mogę połączyć z linką. Aha. Tu też mam drugą linkę jeszcze a propos. Czy mogę to połączyć? No mogę to połączyć, ale w sumie... Wiecie, nie wiem po co mi to, ale w sumie jak mogę to połączyć, to lepiej to połączyć w miejscu, gdzie mogę to połączyć, bo jak tego nie połączę w miejscu, gdzie mogę to połączyć, to tego już nigdy nie połączę. No, że tak powiem, jest dobrze. Tu jest lewo, latarnia. Właśnie latarnia, bardzo dobrze ją znalazłem. Tu jest ostrzałka do noży, do jakichś ostrzy. Tu już za bardzo nie widzę nic, że tak powiem. Więc po prostu skieruję się na górę. Póki jeszcze wiem, gdzie są schody. No, fajnie, nie? Bardzo. Spodnie. A tu znajdziemy... Nothing. O, Jezus. Dobra, to zróbmy tak. Odpalimy sobie ognisko. Napalimy sobie w kominku. 71, czegoś tu możemy użyć. Tego nie chcę tracić, kurde, to by mi się bardzo przydało do tego. Dobra. Wolę to mieć jednak w latarni. Że tak powiem. Kuźwa, nie za dużo tu mam rzeczy w ogóle, żeby wiecie, wrzucić i ten. Muszę połamać to wszystko w pizdu. No już jest chuj. Tu jest jeszcze chyba jedno, okej. Okay. Dobra, to sobie tutaj do ognia jeszcze dorzucimy. Żeby nam przypadkiem nie zgasło. A już chuj, wszystko wrzucę. Co prawda jest ciemno jak w dupie. Ale kratki też mogę połamać, to bardzo chętnie je połamię. Nie wiem, gdzie są. Dobra, tu są, tu była jakaś jeszcze jedna kratka. O. Gdzie jest? Tutaj chyba. Nie wiem, czy wy też nic nie widzicie? O, chyba mi burkło w brzuchu. Ale wiem, co mogę zrobić. Na sekundę mogę użyć czegoś, co nazywa się... latarnią. O, podpalaj. Wiecie, tak żeby po prostu zobaczyć, co jest gdzie. O, tu szybko coś znajdziemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kurde, ile wygrać. Tyle wygrać. Czy tu zaglądałem? Tak, zaglądałem. Tu jest śpiwór. Też sobie go wezmę. Tu coś jest na półce? Nie. Tu nic na półce nie ma. Tu też nic nie będzie. Dobra, tu też nie mogę tego wziąć, nie? Nie mogę tego wziąć. Ale mogę dorzucić do pieca jeszcze. Nie chciałbym po prostu, żeby mi to zgasło. Wiecie, o co chodzi. Tym bardziej, że domek nie jest szczelny, jak słychać. Szybko się jeszcze przejdę na dół. Co by tu upewnić się, że niczego nie pominąłem. Chyba niczego nie pominąłem. Tu nic nie mogę rozdupczyć z tego. Empty, 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 empty. Dobra, tutaj jest wszystko empty. Kurczę, no, ej. Nie mogę tego spierdzielić. Już jestem mądrzejszy o pewne doświadczenia, które, że tak powiem... O, tutaj coś. O, szkło powiększające. Tego chyba poprzednim razem nie widziałem. Albo tego nie było. Znaczy nie, musiało raczej być. Co tam się dzieje na dworze, kurwa. W ogóle wydawało mi się, że było tu więcej krzeseł. Ale to może mi się wydawało w takim razie. Zgasimy to. Bo szkoda mi paliwa. A tu mogę ewentualnie jeszcze dorzucić jeden kawałek drewna. Ale w sumie chyba nie potrzeba, bo jest tu cieplutko na maksa. To wykorzystamy to, że jest cieplutko. I zrobimy coś takiego. O! Muszę mieć wodę. No to dobrze, to nie ma problemu. Bardzo proszę.
Czyli będę jednak chyba z tego robił herbatę. Szybko bardzo czas mija, cholera. Muszę tą wodę jeszcze ugotować. Chyba zrobiłem pół litra. Litr, dobra, zrobimy drugi. Jeszcze ten kawałek drewna w takim razie dorzucimy, żeby ogień się jeszcze trochę utrzymał. Gdzie to się tu? Dobra. I teraz tak. Cookinguję to, tak? Tak, kwiatki. I będę mógł to wypić. Jako herbatę. Pokaż no. No. No, nie. No. Czekaj, tu. Nie, kurde, gdzie jest jedzenie? Co ja z tym zrobiłem w takim razie? Herbatę jakąś z tego zrobiłem? Jem w ogóle coś innego, jakieś żarcie, kurwa, przypadkiem zjadłem, ale w sumie dobra. To jest okej. Jestem na żarty prawie na fulla. Napiję się zaraz. Ale co ja zrobiłem z tymi, kurwa, różyczkami? Tego nie mogę skumać, gdzie to się podziało? Gdzie to się podziało? Pół litra wychlałem, ale jestem, kurwa, naprawdę. To jeszcze wiecie co, zrobimy tak, skoro już tu jestem, to sobie zrobimy tak. 2,5 litra nam się na pewno przyda wody. O kurwa, nie zdążę chyba tego zrobić. Co prawda miałem ją zagotować, ale już mi się nie uda. Trudno, mówi się, trudno. Idziemy spać, myślę 4 godzinki to będzie optymalnie. 4 godzinki powinny być optymalnie. Mam dużo jedzenia, takiego wiecie. Mam dużo takiego jedzenia, które mógłbym zjeść typu batonik, ale batoniki lepiej zostawić gdzieś w trasie. A tu jak mogę sobie podgrzać przy ogniu na przykład zupkę, to ja wolę sobie podgrzać zupkę. I tą zupkę... Aha, dobra, ja rozumiem o co chodzi teraz z tym. Po prostu mogę się przespać, niekoniecznie w łóżku, tylko przespać się na tym, taki, na tej karimacie. Więc jak gdzieś nie mam łóżka, to mogę po prostu podejść sobie do karimaty i się na niej zdrzemnąć. Teraz w ogóle jest tak ciemno, że już nie widzę nawet gdzie mam łóżko. Ale mam 2000 kalorii. Boże, nigdy tyle nie miałem chyba. Odpoczywamy. Kurwa, chce nam się pić. Na szczęście mamy picie. Gdzieś by mogło być po takim szybkim guzikiem dostępu to. Tego lepiej nie pić. Bo się zachorujemy, a po co tracić antybiotyki na to? Pół litra wychlałem, ale kurwa jestem. Czekajcie. Dobra, ej, wiecie co? Zrobimy tak. Robi się jasno, więc na dworze będzie jasno, więc nie ma czasu do stracenia. Musimy stąd po prostu spierdalać i iść w poszukiwaniu wszystkiego, co może nam się przydać. Let's do this. Mam nadzieję, że wilki będą od trzeciej nocy. No, jest jasno. Jest jasno, więc jest dobrze. Nie wiem, kochani, czy iść tam. Chyba pójdę tam, bo tu wiem, że jest bezpiecznie. Chociaż na tyle, że po prostu możemy te wszystkie domki tam przy ulicy zbadać. Przy ulicy? Przy jeziorze. Zbadać tam na pewno będą rzeczy, które nam się przydadzą. Takie jak drewienko. Takie jak wiecie, jakieś tam jedzenie, batony, krzesła, które możemy połamać. Tego było dużo poprzednim razem, więc tutaj też tego będzie dużo.
Mam nadzieję. Troszkę sprintem sobie pobiegniemy. W końcu jak biegniemy, to ona się powinna grzać, no nie? Oczywiście powinna. Ale nie sądzę, żeby się grzała. Tu już byliśmy, ok. To idziemy dalej. Robi się trochę mglisto i to też mnie martwi, bo kuźwa, jak kiedyś była mgła, to nic nie widziałem w ogóle, w jakim kierunku nawet zmierzam. Okej, bierz. Trzeba się spieszyć generalnie z tym wszystkim, z tymi przeszukiwaniami, z tą penetracją wszystkich szafek, bo bardzo tutaj się wychładzamy. Nie widzę niestety żadnego innego sposobu na to, żeby się ocieplić tak w trakcie podróży. Jedynym sposobem chyba jest po prostu... wiecie, ogień, który gdzieś tam możemy rozpalić. Jak się czujemy? No jedynie zimno nam. Cholera. To jest chyba główny problem tutaj, że patrzcie, wyszliśmy minutkę temu i już mamy połowę swojej ciepłoty. Więc bardzo szybko się wychładza nasza koleżanka. Kabiny przy jeziorze, takie domki. Wchodzimy od pierwszego z lewej. Co tu będziemy mogli zrobić? Podejrzewam, że połamać krzesła i skrzynki. To na pewno. Ok. Czy tu coś możemy zabrać stąd? A tu? Nie, tu też nic nie możemy zabrać. Ale skrzynkę jak zwykle możemy połamać. W skrzynce coś chyba było, nie? To jest takie zajebiste drewno, które tak długo się pali. To na pewno nam się przyda. No tu jest jeszcze oczywiście pod stołem plastikowy pojemnik, w którym znajdują się dżinsy. Okej. No i co? Czekajcie. Może zmienię strój, może to nie jestem tu ubrany jak trzeba. No lepsze są, no. Te spodnie? O, też są lepsze. No wiecie, zawsze to kurde jest. Zawsze to postęp, no jakby nie było. Dobrze. Dobra. Czy tu coś możemy jeszcze zabrać? Chyba na tą chwilę nie, więc pieprzamy z tej kabiny. Mamy tu jeszcze dwie kabiny, potem mamy za górką, mamy jakieś inne kabiny, które też musimy spenetrować. Chociaż trochę w sumie żałuję, bo ja podejrzewam, że tu jest tak, że wiecie, przez pierwsze dwa dni wilki się nie pojawiają, a im dłużej udaje się przetrwać, tym jest gorzej i trochę żałuję, że nie poszedłem po prostu w drugą stronę całkowicie, bo tą stronę z tym jeziorem i te domki, ja wiem co tu jest i wiem co tu mogę znaleźć, wiem czego tu się spodziewać, a tak mógłbym wykorzystać po prostu ten czas, że tak powiem, bezpieczny jeszcze jak nie ma wilków, do tego, aby spenetrować tą stronę, czy ten kierunek, gdzie mnie jeszcze nie było. Złamałem krzesło. Zajebiście. Tu też coś połamiemy. I to też połamiemy. Okej. O. Szaliczek, taka sytuacja. A, tu już zaglądałem. No generalnie nic tu chyba nie ma. Trochę tak półciemno tutaj jest, ale... Tego nie mogę zabrać. O, czekajcie, a tu? Nie, tu są jakieś sztuczne te... Sztuczne kwiatki. Jestem trochę głodny. I'm hungry. O, patrzcie. Szalik też jest dużo lepszy. No i czapka też, chociaż czapka w sumie... Minimalnie się te czapki różnią. Temperaturowo w ogóle się nie różnią. Ale zmienimy, skoro ta jest lepsza. Mogę też sobie coś zjeść.
Czekajcie momencik. Nie no, jest coś muszę, nie ma siły. Muszę coś zjeść, więc bierzmy to, co jest w miarę... No, może to. Mamy ponad 1000 kalorii i to jest dobre. Co nam się pić, to możemy się też od razu napić. Nie pij do pełna, kurwa, bo mam mało czystej wody. Już chuj. Na jeden łyk jeszcze starczy. Spadamy. Ech, Jesus Christ. Mamy jeszcze jeden domek, jeśli się nie mylę, tutaj. Nie, to jest mój domek. Widziałem po stopie. Znaczy ja tu w tym domku byłem, oszukaliście mnie. Chcieliście mnie oszukać, ale ja wiedziałem, gdzie byłem. Prawie. Dobra, penetrujemy. Wszystko, co się da. No. For sure. Łamiemy wszystko. Dobra, teraz to lutujemy. Czy coś tutaj jest na półce? Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Krzesło możemy oczywiście, że połamać. Ja po prostu zastanawiam się, gdzie tu jest jeszcze jakieś, gdzie tu jest jakieś narzędzie. Mam na myśli jakiś, nie wiem, nożyk albo jakąś broń, żeby coś zrobić takiego, wiecie. Coś tego typu, żeby móc się bronić albo ewentualnie móc coś wykonać. Bo jednak bez czegoś takiego to będzie mi ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, zeżrę to. Ledwo ponad 1000 kalorii mam, ale chuj. Dobra. Jeszcze miałem się ubrać. Co to, spodnie znalazłem? Te, getry. Getry czy te? Nie, to są lepsze. Skarpetki. Ubrane mam. To mam ubrane. Szalik mam lepszy. Czapkę mam lepszą. Buty. Dobra, fuck it. Dobra. Brecha jest do otwierania zamkniętych pojemników. Ja bym nam jeszcze przyjebał w łeb wilka, jakby mnie atakował, to prawda. Kurde, ale ten czas leci naprawdę. Patrzę sobie teraz tak na zegarek i... Okej, okay, dobra, dobra. Tu byliśmy, okej. Okay. Tam chyba nie ma po co iść, chociaż jest ciemno jak w dupie, nic nie widzę, ale... Myślę, że trzeba jednak iść tam, w miejsce tych innych... Nazwijmy to kontenerów. Bo tam jeszcze są te takie domki przy jeziorze. Zaraz właśnie za tym wystającym skalniskiem. Więc tam zmierzam. O, właśnie tu przy pomoście. Dobrze, dobrze. No może, że są domki, to za dużo powiedziane. No jest... Jest tutaj coś takiego, co możemy... Jest siekierka, kurwa, ale czad! Ja pierdolę! Jaki czad! Ja pierdolę, trupek! To ten jest taki szczęśliwy. No, sodę chociaż miał ze sobą. Ale mam siekierkę, kuźwa, ty! Nie widziałem tej siekierki wcześniej. Mogę tu otworzyć drzwi z buta? Nie mogę. A mogę coś rozdupczyć tu? Mogę, mam siekierkę. Kurde, ej, tylko że ona się nie złamała po jednym użyciu. Dzień dobry. No, patrzcie, siekierką dwa razy szybciej łamę i mniej kalorii tracę. No, o to chodziło, siekiereczko, zajebista. Tu są takie te mocne, takie drewna, takie coś tak fajnie. A kurwa, 300 kalorii, długo. Ale 6 drewien, dobra, chuj, niech. Raz mogę rozdupczyć stół, nic się nie stanie. Już jestem co prawda głodny jak skurwysyn. Ale co tam? Pierdolę, co trochę tego żarcia jednak zdobyłem. 5 godzin do końca dnia, okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra, nie bój nic, zaraz coś tam do papy.
O kurwa, jak mało kalorii mam, ty. Faktycznie jak mało. Jednak się zmęczyłam. Dość mocno. Proszę, zaraz nie umarł z głodu, ty, kurwa, bo się rozpędziłem trochę z tym rozwalaniem wszystkiego. Dobrze, to możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak, że... zeżremy batonik. Żarcie dla psa. Aha, otworzyć możemy siekierem. Dobra, batonika jednego też mogę wpierdolić. Wiecie, chodzi mi o to, żeby mieć po prostu więcej niż połowę kalorii za sobą. Jesteśmy zmęczeni, no tego niestety nie podniosę. Mam na myśli, że nie podniosę półtorej godziny, nie, za dużo. To? Półtorej godziny, nie, za dużo. Ławeczka? 30 minut, dobra. To rozdupczę jeszcze. Mam drewna teraz trochę, można powiedzieć nawet dużo. Mam przede wszystkim siekierkę i to mnie bardzo cieszy, że mamy siekierkę. Musiałem ją pominąć, bo przecież ona musi chyba być w tym samym miejscu. Tutaj nie ma jakoś tak, że to losowo gdzieś leży. Ona była w tym momencie na tyle blisko, że bez problemu sobie ją na początku gry znalazłem. Tu nie mogę nawet zajrzeć, dobra, nieważne. Ja bym teraz tak, gdzie ja mogę iść? Tam bym poszedł. Jestem ciężki, wiecie o co chodzi, tak idę wolno, bo mam taki ciężarek, widzicie, tu przy sobie, przy nodze. No, kurde, to też trochę dupo, bo się męczę bardzo. No, ale jak tyle drewnów, żebym nazbierał, to co teraz, mam mnie wyjebać? Nie ma takiej opcji. Tu są patyczki. Patyczki też mogę zabrać. Chociaż w sumie, czy teraz jest sens zbierać patyczki? Patyczki chyba mają większą, że tak powiem, kuźwa, większą szansę na rozpalenie, bo są mniejsze niż te takie drewienka. Dobra, to sobie wezmę tyle. Nie będę tutaj się już usuwał. No zaraz, zaraz. Co masz taki męski głos w ogóle, babo? Wbijam na pełnej do chaty. Okej. Okay. Bóg jak najbardziej. Pusty, skurwisynu. Bardzo jestem zmęczony. W sumie tu się mogę wyspać. Tylko kurde, ile jest do końca... ile tutaj jest do końca dniówki? Będę 3 dni, 3 godziny. W sumie trochę dupa. Wziąłem tu takie zajebiste zapałki. Majtki tu są na dole, to sobie je wezmę. Tu nic innego nie widzę. Dobra, cicho. 2 godziny się wyśpię. I postaram się jeszcze przed zmrokiem. Jeszcze nie jest zmrok. Dobra, spoko. Zjem sobie coś jeszcze szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Okej. Okay. Szybko, kurde, wpierdalaj. To teraz ciemno będzie na dworze. Dobra. Spierdalam stąd. Nie wiem, czy się udać do głównej bazy mojej z powrotem. Chyba tak. Ale w sumie chociaż może na razie i nie. Tu się jeszcze przejdziemy. No generalnie wiem, że mam iść tam. Robi się już ciemno chyba coraz bardziej. Zresztą kurde, przecież mam lampę, no.
Jak tu już jestem, to po prostu chciałbym pójść daleko. Jak najdalej. Zobaczcie, są takie rzeczy, które mogą mi się faktycznie przydać. Na przykład, nie wiem co. Nożyk tu jest. O! Kurwa, hak, plot, nożyk. Patrzcie, kurwa, hunting knife. Ja pierdolę, tyle wygrać, jak dobrze tu przyszedłem. Jak dobrze tu przyszedłem, batonik. This'll come in handy. Nice. Nice and slow, my friend. Czy tam gdzieś można iść? Nie mam pojęcia. Pójdę tam, skoro tu już jestem. Wiem, że miałem tam nie iść. Patrzcie, ja w ogóle ledwo idę. To jest już w ogóle też mistrz. Ja nie wiem, czy ja w ogóle wytrzymam, żeby tam dojść. Jestem, kurwa, tak przemęczony, że ledwo idę. A wiecie, im bardziej człowiek zmęczony, tym wolniej idzie. Dobra, tak. Tam nie wejdę, tam nie wejdę. Dobra, spierdalam stąd. Czy powiem wam tak, nie, ja nie dojdę do głównej bazy. Tym bardziej, że jestem obciążony jak skurwysyn. Bo nabrałem 50 kg drewna. Więc przenocuję tutaj w tym oto miejscu, gdzie byłem już. Dobra. Ja wiem oczywiście, znaczy ja wiem, a wy chyba też wiecie, że zawsze możemy to drewno wydupczyć, ale przecież nie po to zbierałem drewno, że teraz je kurwa gdzieś po lesie wywalać. To znaczy po jeziorze. Więc na pewno to drewno zostawię ze sobą. Kurde, chyba długi odcinek już coś mi się wydaje, ale wiecie, chciałem to wszystko jakby nadrobić i nie mogę nawet sprintować w tym momencie. Chciałem to wszystko nadrobić i tutaj już chyba można powiedzieć, jest nieźle. Już jest chyba nieźle. W sumie mam zapasy jedzenia. Nie wiem, czy jest tu piec, żeby go rozpalić. W sumie mógłbym go rozpalić, ale kurwa, nie ma pieca. Chujoza. Ale w sumie nie potrzeba pieca, i tak jest cieplej, także mi się tutaj, że tak powiem, temperatura mi się podnosi. A pójdę spać. Jeszcze przed snem może wpierdolę coś. Bo sen w końcu też męczy. Pierdolę, dwa już niech stracę. Dobra, i jebę się do łóżeczka. 5 godzin będzie nieźle. 5 godzin będzie akurat. Znaczy podejrzewam, że będę spał jeszcze więcej. Jest ciemno jak w dupie, jak widzicie. A mi się chce pić. Kurwa. To lipencja, bo całą tą wodę mogę się zatruć. Nie? A jak to wypiję? Już to się pije, nie? Dobra. Patrzcie, 30 kg mogę teraz nieść. A jestem w takim stanie, tired, do połowy. Więc ja jeszcze idę spać, moi drodzy. Na 5 godzinek. A wam dziękuję za odcinek. Ale rymy. Pozdro. Elo.